Witam Państwa serdecznie na porannym webinarium. Z tej strony Piotr Jaromień i poprowadzę dzisiaj dla Państwa poranną analizę rynków. Prosiłbym standardowo potwierdzenia, czy dobrze mnie słychać i czy widać mój ekran, abyśmy mogli zacząć. Widzę, że jest OK. W takim razie ruszamy z prezentacją. Ten tydzień będzie również kluczowy dla brytyjskiego funta, bowiem w niedzielę ma odbyć się głosowanie w Parlamencie Europejskim na temat ostatniego porozumienia wypracowanego pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie Brexitu. Ważnym pytaniem pozostaje jednak, czy Theresa May utrzyma się na swoim stanowisku, bowiem między innymi z szeregów jej partii słychać coraz większe głosy sprzeciwu w stosunku do jej osoby, a partia opozycyjna planuje rozpoczęcie głosowania na temat ewentualnym odwołaniem premier Theresy May, no co z pewnością znacząco utrudniłoby wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej za pomocą porozumienia z Unią Europejską i w efekcie odbiłoby się na notowaniach brytyjskiej waluty. Ciekawy ruch obserwowaliśmy również w czwartek po odwołaniu się ze stanowiska Dominika Raaba, sekretarza do spraw Brexitu w Wielkiej Brytanii. No była to dosyć znacząca postać i funt po tej informacji praktycznie spadł o 200 pipsów, ponieważ również oddala to ewentualne dalsze pozytywne negocjacje pomiędzy teraz głównie już w Wielkiej Brytanii, ponieważ takie wstępne porozumienia pomiędzy Theresą May a Unią Europejską zostało już ustalone wcześniej i ma zostać podane w głosowaniu w niedzielę w Brukseli. Ważny również będzie to tydzień dla włoskiego budżetu, bowiem w środę swoją decyzję, swoją opinię na temat ostatniego działania włoskiego rządu, który nie ustosunkował się do zaleceń Komisji Europejskiej i nie obniżył planowanego deficytu na przyszły rok poniżej przynajmniej 2%, ma odbyć się opinia ze strony Komisji Europejskiej. Trzeba jednak pamiętać, że Komisja Europejska raczej nie będzie chciała zbytnio agresywnie działać w kierunku włoskiego rządu, bowiem tak naprawdę ostatnie niepokoje i coraz większy eurosceptyzm również wśród innych krajów, jak i ostatnie problemy z Brexitem, no z pewnością by nas nasiliłyby wyprzedaż włoskich, przepraszam, nie, europejskich. Nasiliłyby wyprzedaż wspólnej waluty, co odbiłoby się konsekwencją dla euro. W piątek, na piątkowej sesji, obserwowaliśmy również silną wyprzedaż na GPW, w szczególności traciły akcje banków, co ma związek z ostatnim zamieszaniem wokół spółek Leszka Czarneckiego i afery z KNF. Mimo wszystko polska waluta pozostawała dosyć stabilna. Co takim czynnikiem stabilizującym dla polskiej waluty było z pewnością umocnienie euro, które w ostatnim czasie obserwowaliśmy, i słabość dolara amerykańskiego. Na rynku kryptowalut Bitcoin znalazł się poniżej poziomu 6000 dolarów i kontynuuje spadki w rejon prawdopodobnie na początek 5000 dolarów. No ta konsolidacja z ostatnich miesięcy została przełamana, więc prawdopodobnie w najbliższych tygodniach będziemy mieli do czynienia z większymi ruchami na Bitcoinie, co już możemy zaobserwować. W weekend odbył się także szczyt APEC, czyli szczyt krajów wspólnoty gospodarczej Azji i Pacyfiku. Wśród tych krajów znajdują się takie państwa, m.in. jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Takim głównym tematem tego szczytu było z pewnością ostatni konflikt handlowy pomiędzy dwoma największymi mocarstwami gospodarczymi na świecie, czyli Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Jednak nie przyniósł on wspólnego stanowiska krajów APEC, m.in. w związku z ostatnimi napięciami pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, co raczej nie napawa optymistycznie przed szczytem krajów G20, który odbędzie się w Buenos Aires i rozpocznie się 30 listopada. Wcześniej rynek spekulował na temat tego, że prawdopodobnie na szczycie G20 nastąpi jakieś porozumienie handlowe pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, co w ostatnim czasie, na początku listopada, pomogło w szczególności w odbiciu na chińskich parkietach. Jeżeli ten czynnik zostałby
można powiedzieć, zanegowalny i w dalszym ciągu obserwowalibyśmy dalszą eskalację wojen handlowych, to może to się odbić znowu negatywnie, w szczególności na parkietach azjatyckich, które no, są bardzo wyeksponowane na ryzyko w związku z wojnami handlowymi. Wydarzeniem tego tygodnia, no, oprócz oczywiście Brexitu i opinii Komisji Europejskiej, będą minutki EBC, które zostaną opublikowane w czwartek. No, bardzo ciekawie będzie wyglądało stanowisko ze strony Europejskiego Banku Centralnego w obliczu ostatnich wydarzeń, w obliczu Brexitu, w obliczu problemów włoskiego budżetu, jak i również coraz gorszych danych makroekonomicznych z europejskiej gospodarki, co tak naprawdę może odwlec pierwszą podwyżkę stóp procentowych w czasie, no wcześniej, jeszcze przed 2-3 miesiącami, no taki pierwsza podwyżka była planowana na jesień 2019 roku. Jednak w obliczu coraz bardziej pogarszających się, w szczególności indeksów PMI, no wydaje się, że może być to raczej bardzo optymistyczny scenariusz i być może ta podwyżka zostanie jeszcze bardziej odwrócona w czasie, być może nawet do 2020 roku. Warto jednak pamiętać, że na jesieni 2019 roku zmienia się stanowisko, zmienia się prezes Europejskiego Banku Centralnego, odejdzie Mario Draghi, który piastuje swoją funkcję już od dobrych kilku lat i jego prawdopodobnym następcą będzie Weidmann, obecny prezes Bundesbanku. Trzeba pamiętać, że Weidmann jest dosyć jastrzębim bankierem, więc no, jakieś kolejne podwyżki, pierwsza podwyżka za jego kadencji będzie dużo bardziej prawdopodobna i no, jest to taki czynnik sprzyjający notowaniom wspólnej waluty. Rynkami dzisiaj, którymi się zajmiemy, jest euro-dolar, waluty antypodób, włoski FTC NIP, złoto, S&P 500, DAX, ropa, WIG20 oraz spojrzymy na notowania Bitcoina. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym nie mamy istotnych wydarzeń makroekonomicznych. Odbędzie się dzisiaj spotkanie Eurogrupy, jednak tutaj raczej nie spodziewałbym się znaczących informacji, które mogłyby wpłynąć na notowania euro. O 16:45 swoje przemówienie rozpocznie Williams z Fedu i tutaj jakieś ewentualne zmianki w stosunku do dolara amerykańskiego, który traci w ostatnich kilku dniach, mogą wpłynąć na notowania najważniejszej waluty świata. Pierwszym parą walutową jest euro-dolar, który widzimy dosyć silnie odbił. No to odbicie przypomina troszeczkę ruch wzrostowy z połowy sierpnia tego roku, więc tak naprawdę być może te kolejne tygodnie będą stały pod znakiem osłabienia amerykańskiej waluty. Pierwszym takim oporem, do którego dotarliśmy obecnie, są okolice 1,1420, 1,1430, gdzie praktycznie obecnie się znajdujemy i na ten tydzień z pewnością kluczowym wydarzeniem będą wspomniane wcześniej minutki Europejskiego Banku Centralnego, jak i sytuacja wokół włoskiego budżetu i jak postąpi Komisja Europejska w stosunku do braku jakichkolwiek działań i utrzymaniu swojego dosyć budżetu o dużych wydatkach, w szczególności podwyższenia płacy minimalnej, która była takim sztandarowym projektem włoskich populistów, którzy wygrali wybory w maju tego roku. Kolejnym rynkiem jest brytyjski funt. No tutaj na zmienność na funcie w ostatnich tak naprawdę kilku miesiącach jest dosyć znaczna i przybrała ona na sile, w szczególności w tym miesiącu, kiedy to zamieszanie wokół Brexitu nabrało jeszcze większego rozpędu. Obecnie widzimy, że funt delikatnie się umacnia i powraca w okolice 1,29. Widzimy, że tak naprawdę to środowa decyzja, środowe spotkanie wewnątrz rządu nie wniosło tak dużej zmienności, jak miało miejsce zejście ze stanowiska Dominika Raba, czyli głównego sekretarza do spraw Brexitu, który był główną postacią między innymi w negocjacjach. Dominik Raab uwarunkował swoje odwołanie głównie z tym, że nie jest w stanie się zgodzić z porozumieniem, jakie zostało wynegocjowane przez Theresę May, co tak naprawdę jest kolejnym takim pstryczkiem w nos w stosunku do brytyjskiej premier i być może w wyniku tego jeszcze bardziej spadnie jej poparcie w jej
partii, jak i również w brytyjskim parlamencie, który jest obecnie kluczowy do przegłosowania ustawy brexitowej. A przy obecnym rozkładzie głosów wydaje się, że nawet jeżeli te negocjacje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w dalszym ciągu będą przebiegały w dobrej formie, to grudniowe głosowanie, które ma odbyć się w parlamencie, jeżeli oczywiście Theresa May utrzyma się na stanowisku, jest raczej mało prawdopodobne, aby miało przynieść przegłosowanie tego wstępnego technicznego porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Kolejną ciekawą parą walutową jest AUD/USD. No w ostatnim czasie waluty antypodów dosyć mocno odbiły, co miało związek z nadziejami na to, że ten konflikt handlowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami ulegnie zatrzymaniu i jakieś wstępne porozumienie zostanie wypracowane. No jednak ostatnie weekendowe zebranie, można powiedzieć, krajów Azji, Pacyfiku, krajów ACP, wspólnoty gospodarcze nie przyniosło jednak dużych tutaj zmian i tak naprawdę cały czas pozostajemy w impasie i kluczowym wydaje się posiedzenie walut G20. W wyniku tego o poranku delikatnie tracą waluty antypodów, w szczególności dolar australijski, który powraca w rejon tych ostatnich maksimów na poziomie 0,72, 0,73 i jeżeli ten poziom zostanie wybroniony, czyli te ostatnie maksima z poprzednich miesięcy zostaną wybronione, no to wydaje się, że droga do dalszych wzrostów w rejon średniej dwustudniowej pozostaje otwarta. Kolejnym rynkiem jest Bitcoin. No tutaj sytuacja na Bitcoinie wygląda bardzo ciekawie, ponieważ ten środowy spadek, można powiedzieć, o praktycznie $700 przyniósł wyłamanie wsparcia na poziomie 5700, 6000 dolarów, które powstrzymywało, można powiedzieć, stanowiło taką podłogę dla notowań najważniejszej kryptowaluty w ostatnich kilku miesiącach. Jednak ten poziom został wyłamany, co miało związek z wynikiem hard forku na bracie Bitcoina, czyli na Bitcoin Cashu i notowania najważniejszej kryptowaluty, można powiedzieć, weszły w taki średnioterminowy trend spadkowy, kontynuacją tego spadkowego ruchu, które miało miejsce na początku 2018 roku. Pierwszym poziomem wsparcia, gdzie możemy oczekiwać jakiegoś większego odreagowania, gdzie pyki powinny być bardziej aktywne, są z pewnością okolice 5000 dolarów. Jest to poziom psychologiczny, jak i zarówno tutaj znajdowały się maksima z drugiej połowy 2017 roku, więc jest to taki realny poziom, że tutaj być może zobaczymy jakieś większe odreagowanie, a jeżeli się to nie stanie, no to kolejnym poziomem wsparcia wynikającym z klasycznej analizy technicznej są dopiero okolice 3200-3300 punktów, gdzie znajdują się lokalne minima z połowy września poprzedniego roku. Kolejnym indeksem jest indeks dolara. Tutaj widzimy, że amerykańska waluta dosyć silnie zwróciła się w dół w ostatnich dniach, co miało między innymi związek z ostatnią wypowiedzią Jerome Powella, który na takim pierwszym sygnałem dotyczącym tego, że dał taki pierwszy sygnał do tego, że być może w 2019 roku gospodarka Stanów Zjednoczonych spowolni, co odwlekłoby w czasie, można powiedzieć, te ostatnie podwyżki stóp procentowych, które zostały zaplanowane na 19 i na 2020 rok. Jednak trzeba pamiętać, że Jerome Powell, jak i cały FOMC warunkuje kolejne ruchy od bieżących danych makroekonomicznych, więc jeżeli sytuacja nie ulegnie nagłemu pogorszeniu na początku 2019 roku, to prawdopodobnie Rezerwa Federalna w dalszym ciągu będzie przeprowadzała program zacieśniania polityki monetarnej i podwyżki w pierwszej połowie przyszłego roku wydają się raczej niezagrożone, jak również grudniowy ruch ze strony Fedu. Kolejnym indeksem jest włoski FTSE MIB. Tutaj widzimy, że notowania włoskiego indeksu bardzo mocno straciły praktycznie od maja tego roku, co miało głównie związek z niepokojem we włoskiej polityce i wyborem populistycznego rządu w maju tego roku. Dodatkowo przecena nabrała na sile w wyniku napięć wokół włoskiego budżetu, które miało miejsce w
we wrześniu i październiku tego roku, jednak ostatnie tygodnie przynoszą delikatną stabilizację i być może, jeżeli Komisja Europejska nie wytoczy jakichś większych działań w stosunku do włoskiego rządu, to być może przyniesie to takie chwilowe uspokojenie sytuacji i włoski indeks, jeżeli sytuacja na zagranicznych parkietach będzie temu sprzyjała, będzie próbowała odreagować, być może nawet w rejonie średniej 200-tygodniowej, która znajduje się obecnie na poziomie 20 600 punktów. Kolejnym ważnym indeksem jest oczywiście S&P 500. Tutaj widzimy, że sesja czwartkowa przyniosła dosyć silne odbicie i obronę poziomu 2700 punktów. Z perspektywy takim większego terminu, z perspektywy takiego średniego terminu, widzimy, że kształtuje nam się formacja odwróconej głowy z ramionami, co mogłoby zwiastować, że amerykański indeks będzie w najbliższych tygodniach kontynuował odbicie zapoczątkowane na przełomie października i listopada. Jeżeli miałoby się stać, to oczywiście musiałoby dojść do wybicia linii szyi, jednak biorąc pod uwagę ten dosyć silną falę spadkową w okolicy prawego ramienia formacji odwróconej głowy z ramionami, no to taki potencjalny zasięg uległ obniżeniu do poziomu 2890 punktów i no jest to taki kluczowy punkt dla byków na najbliższe tygodnie, jeżeli wzrosty będą kontynuowane i indeks będzie w stanie podejść w okolice 2800 punktów, które wcześniej powstrzymały wzrost. Kolejnym indeksem jest niemiecki DAX. Tutaj również obserwujemy odbicie, jednak nie jest ono tak znaczne jak na Wall Street, no co ma związek z tak naprawdę z tym ostatnim sentymentem, który trwa w tym roku i słabym samą kondycją europejskich parkietów, co ma bezpośrednie uzasadnienie w słabszych danych makro płynących ze strefy euro, jak i słabszych wyników spółek z europejskich indeksów. Tutaj widzimy, że prawdopodobnie, jeżeli wzrosty na Wall Street będą kontynuowane, no to być może zaobserwujemy ponowny retest poziomu 11 650-11 700 punktów, gdzie znajduje się również dolne ograniczenie klina zniżkującego, w którym pozostawaliśmy przez kilka tygodni, jak i kanał średnich 50-okresowych, który w poprzednich, naprawdę w lecie tego roku, jeszcze wczesną jesienią, powstrzymywał skutecznie zapędy byków i stanowi taką główną barierę podażową dla notowań niemieckiego DAX-a. Kolejnym instrumentem jest ropa naftowa. No, ropa naftowa, jak wiadomo, uległa silnej przecenie w ostatnich tygodniach, co miało związek tak naprawdę z zwiększoną produkcją ze strony krajów OPEC, jak i rekordową produkcją w Stanach Zjednoczonych i również tak naprawdę brakiem realizacji tych pesymistycznych założeń dotyczących irańskiego eksportu, a taką kumulację tej przeceny przyniosły oczywiście zwolnienie z zakazu zakupu ropy naftowej przez Stany Zjednoczone dla 8 krajów, w tym Chin czy Indie, na okres 6 miesięcy, co tak naprawdę spowodowało jeszcze, że ta przecena na rynku ropy naftowej nabrała rozpędu i tak naprawdę od 4 listopada, kiedy oficjalnie weszły sankcje na Teheran, cena baryłki ropy Brent spadła praktycznie z $73 za baryłkę do poziomu $65 za baryłkę, gdzie znajdowało się zniesienie i dalej znajduje się zniesienie 50% całej fali wzrostowej od połowy 2017 roku. Więc biorąc pod uwagę to, że byki zdołały wybronić ten dosyć istotny poziom techniczny, można domniemywać, że jeżeli OPEC w dalszym ciągu będzie podtrzymywał swoje założenie, że produkcja w tych krajach będzie spadała, no to być może zobaczymy odreagowanie tych silnych spadków nawet w rejon $73-70 za baryłkę, gdzie znajdują się ostatnie dołki z połowy sierpnia. Na przykład to są okolice $70 i wydaje się, że jest to dosyć realny poziom techniczny. Dużo będzie zależeć oczywiście od danych o zapasach, które publikowane są tradycyjnie we wtorek i w środę każdego tygodnia. Jutro zostaną opublikowane szacunki API, czyli
agencji pozarządowej dotyczące zapasów ropy naftowej i będą one dobrym prognostykiem przed środowym raportem DOE, który w poprzednim tygodniu wskazał na rekordowy wzrost zapasów i zapasy rosły w ostatnich tygodniach dużo mocniej niż wskazywałyby na to szacunki sezonowe. Kolejnym instrumentem jest złoto. Tutaj widzimy, że ostatnie osłabienie dolara amerykańskiego i dosyć takie bardziej gołębie wypowiedzi ze strony Jerome'a Powella przyniosły odreagowanie na metalach szlachetnych. Złoto powróciło powyżej poziomu 1200 dolarów za uncję, jak i również kanału średnich 50-okresowych. I wydaje się, że jeżeli ten dolar amerykański w dalszym ciągu osłabiałby się i kontynuował to osłabienie, no to możliwe, że ceny złota będą kontynuowały zwyżki ponownie w rejon 1240 dolarów za uncję, gdzie znajduje się zniesienie 38,2 i zostało one w ostatnim czasie wybronione przez niedźwiedzie, po czym obserwowaliśmy tą dosyć silną przecenę poniżej 1200 dolarów za uncję w poprzednich dniach. Kolejnym rynkiem, ciekawym rynkiem jest oczywiście USD PLN. No, polski złoty w ostatnich dniach no, pozostało dosyć stabilny, jednak miało to związek głównie ze umocnieniem euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Wydaje się, że jednak cały czas niepokoje wokół polskich banków, pomimo tego, że sytuacja i wskaźniki wskazują na bardzo dobrą sytuację polskich banków, jednak afera KNF przyniosła odwrót, w szczególności wśród inwestorów zagranicznych z banków, z aktywów polskich banków, co jednak nie przełożyło się na dosyć na osłabienie polskiej waluty, co obserwujemy dzisiaj o poranku i USD PLN próbuje bronić poziomu 3,77 i jeżeli te wzrosty będą kontynuowane, no to bardzo prawdopodobnie jest kolejny test 3,84, 3,83, który powstrzymał już trzykrotnie tegoroczne wzrosty. Ostatnim instrumentem na dzisiaj jest polski WIG20. Widzimy, że tak naprawdę ten ostatni silny spadek był głównie spowodowany właśnie przeceną polskich banków. O poranku obserwujemy, że no, część tych spadków zostaje zanegowana i kontrakty na polski indeks WIG20 powracają w rejon średniej 200 sesyjnej i być może w tym rejonie zaobserwujemy większą reakcję niedźwiedzi. Jednak biorąc pod uwagę to, że sytuacja na parkietach Wall Street, na parkietach europejskich w ostatnich dniach pozostaje dosyć dobra, indeksy na Wall Street próbują odbijać, no to być może jeżeli pokłosie ostatniej afery ucichnie, no to polskie blue chipy powrócą do wzrostu, w szczególności mowa o bankach, który wydaje się, że został zbyt mocno przeceniony w ostatnim czasie. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym życzyć udanych transakcji oraz zapraszam Państwa jutro na poranną analizę rynków o godzinie 9:45. Do widzenia.